Wyposażenie pracowni sal dydaktycznych szkół podstawowych podlegających gminie Rybno. Pod taką nazwą zrealizowany został program, dzięki któremu szkoły na terenie gminy otrzymały nowoczesny sprzęt komputerowy. Odbieramy dzisiaj 3 sale komputerowe w Rumianie, w Żabinach, jak i w Koszelewach. W najbliższym czasie będziemy jeszcze dodatkowo 2 sale odbierać. Jedną w Chartowcu, drugą w Rumianie. W Chartowcu to będzie sala językowa, a w Rumianie sala nauki uczenia się. Ten projekt wart około 500 000 złotych, w zasadniczej części finansowany przez marszałka Marka Gustawa Brzezina i wielkie podziękowania dla naszego marszałka, że w 85% sfinansował nam to całe przedsięwzięcie. Myślę, że to niezwykle potrzebna inwestycja, rozwijająca różne zdolności uczniów w dobie różnego zapotrzebowania na rynku pracy. W ramach przetargu dostarczyliśmy pełne wyposażenie pracowni terminalowej wraz z monitorem interaktywnym, serwerem najnowszej generacji oraz urządzeniem wielofunkcyjnym. Może tutaj pracować 25 uczniów jednocześnie. Jest to jedyna z niewielu gmin, która tak bardzo dużo pieniędzy zainwestowała w wyposażenie najnowszej pracowni komputerowej i mam nadzieję, że uczniowie, którzy będą tutaj się uczyć, będą z tego zadowoleni. Mamy nowoczesną, terminalową pracownię komputerową. Powstała ona 2 dni temu. Mamy 25 nowych stanowisk. Meble również zostały zakupione z projektu i dostaliśmy na nie dofinansowanie. Mamy również urządzenie wielofunkcyjne oraz monitor dotykowy 65-calowy. Także myślę, że dla uczniów będzie to duża niespodzianka, bo dość szybko i sprawnie ten projekt został zrealizowany. Tak naprawdę to nie tylko uczniowie naszej szkoły, ale także będą korzystali uczniowie z zespołu szkół, którzy będą przychodzić na dodatkowe zajęcia. Będą też nie tylko zajęcia z informatyki, ale też rozwijające umiejętności zainteresowania uczniów. Też zajęcia z projektowania 3D, dlatego że do projektowania potrzebne są też komputery, także myślę, że większość uczniów będzie korzystała z tej pracowni. Cieszy mnie bardzo, że pozyskaliśmy kolejne pieniądze z projektu unijnego. Przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego pozyskaliśmy 5 sal wyposażonych w nowoczesny sprzęt, gdzie nasze dzieci z gminy Rybno będą pracowały, uczyły się, będą pozyskiwały nowe kompetencje kluczowe, rozwijały swoje zainteresowania na tym sprzęcie, który na pewno będzie wykorzystany w 100%. I mam nadzieję, że nasze dzieciaki będą rozwijały swoje zainteresowanie, gdzie wykorzystają to w przyszłości. Głównym celem projektu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do nowoczesnych narzędzi edukacyjnych.